Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Zafira Alpes TV, a to już kolejny filmik na moim kanale i dzisiaj będzie to special z okazji 20 tysięcy subskrybentów! Jestem taka szczęśliwa na maksa, bardzo, bardzo wam dziękuję, nie wiem jak po prostu wyrazić te podziękowania, no... Nie wiem, naprawdę, zatkaliście mnie. W każdym razie nie chcę też zbędnie przedłużać, dlatego postanowiłam, że dzisiaj zrobimy sobie konkursik. Tak jest. Do wygrania będą dwa pet shopy. Pierwszy będzie ten wężyk. Bardzo ładny, w stanie nowym. Niedawno go kupowałam. W sensie kiedyś tam. Ale jakby niedawno. Wężyk ma dziurkę i jest w stanie idealnym. Dosłownie. Prawie nie ma w ogóle nigdzie rysy, brudu. Ostatnim pet shopem jest ten króliczek, jest troszeczkę w stanie gorszym, ale mogę tutaj zmyć ten brud, nie martwcie się. Ma dziurkę, no i on się tak prezentuje. No moim zdaniem jest całkiem ładny. Zdaję sobie sprawę z tego, że nagrody może nie są jakieś super i w ogóle, ale no... Ja nie jestem bogata, no i nie stać mnie na lepsze nagrody. No ale w każdym razie bardziej... Traktujcie to jako taką zabawę, rozrywkę. No bo nie jakoś tam super kurde konkurencję. No ale co trzeba zrobić, żeby wygrać? Waszym zadaniem będzie nagranie scenki ze świata Zbycha. Scenka ma trwać do 2 minut. Jeżeli nie macie takich samych pet shopów, to się nie martwcie, ponieważ po prostu na początku zrobicie takie przedstawienie postaci, żebym wiedziała kim kto jest. Scenka ma być ze świata Zbycha. Macie do wyboru mnóstwo odcinków, 11, nawet potem będzie więcej. Ma być taki sam scenariusz, jaki jest oczywiście w oryginale, albo przynajmniej, żeby był mniej więcej. Czas macie do 1 października, myślę, że to nawet dużo. Na pewno spokojnie zdążycie zrobić te wszystkie prace. No i pamiętajcie o hashtagu, który no musi być, bo inaczej nie zobaczę waszej pracy. Hashtag ma być... Po prostu w tytule napiszcie hashtag na konkurs Zafiry Alpes TV. Taki wam się wyświetli hashtag. No i pamiętajcie o nim, bo inaczej nie zobaczę waszej pracy. No i to w sumie tyle. Dziękuję wam jeszcze raz bardzo serdecznie za uwagę. No i żegnam się z wami. Pa, pa!